Dzisiaj jest sobota, ostatni dzień postu. Chciałam wam pokazać, jak to jest u mnie. Ogarnę się i zaraz wracam. Już jestem. Pierwsze co, to oczywiście moja tabletka. Mam niedoczynność tarczycy, więc muszę je brać. No. Słuchajcie, a druga czynność to saszetka dla moich kotów. Bez tego nie zacznę, bo sępy już stoją. Więc zapraszam. Jak już słyszycie, nie wiem czy słyszycie, ale już miauczę. Chodźcie, chodźcie. Mam Feliksa, to dlatego, że nie zdążyłam wczoraj iść do sklepu zoologicznego. Już spoko. Okej. Dobra. Wstawiam wodę. Teraz mogę zacząć. Jak już wspomniałam, dzisiaj jest sobota. Ostatni dzień postu dla muzułmaninów. Dzisiaj przygotuję śniadanie i wtedy zobaczycie, co jedzą przykładowo, bo akurat każdy może jeść, co chce. Podam nazwę. Oczywiście jeszcze się zaczęło przy okazji 4 dni kwarantanny. Więc siedzimy w domu. Jutro zaczyna się już 3-dniowe święto. Ale o tym już niektórzy wiedzą, bo są z kanału innych dziewczyn, które mieszkają w Turcji, więc jeżeli o tym święcie nic nie wiecie, to polecam filmik Magdy Kawa po turecku. Jest cała seria filmików o Ramadanie i też mówi o tym Gabi, więc ja nie będę mówić, bo po prostu szkoda czasu. Odsyłam was do nich. Tak samo jest przepis u Gabi, jak to zrobić. To jest jówka z ziemniakami i z serem żółtym. Pod filmikiem dam link do ich kanału. Więc jak chcecie obejrzeć o Ramadanie, to zapraszam do oglądania. Nie należę do rannych osób. Wolę posiedzieć dłużej wieczorem, a rano spać. Więc proszę wybaczyć. Herbatę robię w tym dzbanku, dlatego że chcę szybką herbatę. Potrzebuję tylko
dwa kubki. Tu na pewno zobaczycie, jak kiedyś będę robić herbatę. To jest mój piękny dzwoneczek. Ale nie dzisiaj. Taka turecka herbata jest parzona w ciągu 40 minut. Teraz nie mam czasu na to, więc zaparzam herbatę w normalny sposób. Ok. Róbmy dalej. Zamykam drzwi do sypialni na noc, żeby koty tam nie wchodziły. Chcę, żeby siedziały z nami w sypialni. Thank you.
Okej, kochani, ja już zrobiłam swoje. Jest godzina już 3:28. Pokażę Wam, jak to wygląda. Słuchajcie, stół ze śniadaniem tak wygląda. Tu jest moja herbatka, bo ja nie jem tak rano. To jest dla mnie za wcześnie. I co? Śniadanko zjedzone, ja kończę swoją herbatkę i kładę się spać. Jest godzina, poczekajcie, zaraz Wam powiem, 3:46, więc co, kończę i dobranoc jeszcze. Odezwę się później, jak wstanę. Okej, kawę wypiłam, z rodzinką porozmawiałam, trochę mi to zeszło, ale już wróciłam. No to co? Zabieram się za deser. Zrobię dzisiaj mozaik pasta. Przepis też już jest w internecie. Dam w opisie link. Przepis jest bardzo prosty, bardzo szybki i bardzo pyszny. Więc zapraszam na kanał Kawa po turecku do Magdy. Ona Wam wszystko pokaże. A może nie ona, jej mąż. Ale warto zobaczyć, więc zapraszam do niej. Widzicie, deser już zrobiony, trzeba go dać do zamrażalnika. Zrobię sobie miejsce i no wychodź. Jest. Ok. Tak będzie wyglądał później. Okej, deser zrobiony i wiecie co, teraz tak myślę, że filmik będzie bardzo długi, więc może go podzielę na dwa. Teraz będzie śniadanie z deserem, a później będzie kolacja, iftar, więc deser zobaczycie już na stole. Zapraszam. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, to dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, to łapkę w dół, nie obrażam się. No to co, subskrybujcie mój kanał, oglądajcie i do następnego filmiku. Już możecie jeszcze udostępniać. Pa!